Przychodzi pijany chłop do domu. Zamknął drzwi i na całe gardło z progu krzyczy: "Przyszedłem!". Ostrym ruchem nogi zrzuca lewego buta. Ten ulatuje w koniec korytarza. Potem zrzuca prawego, który zostawiwszy na suficie ślad podeszwy, pada na podłogę. Silnie kląc pod nosem i czepiając się rękoma ścian, przechodzi do kuchni, gdzie wywraca stół, taborety i rozbija naczynia. "Przyszedłem!". Następnie Przechodzi do pokoju, zrzuca z półek wszystkie książki, wywraca telewizor, bije kryształową wazę i znowu na całe gardło: W domu jestem. Przechodzi do sypialni, zrywa z łóżka prześcieradło, rzuca je na podłogę i depcze nogami: Przyszedłem, w domu jestem. Nareszcie opadłszy z sił, pada plecami na łóżko i wzdycha: Zaczynasz być kawalerem.